O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Matka, która wszystko rozumie, która swoim sercem nas ogarnia, która nawet w tych nie do końca dobrych dzieciach, ale potrafi zobaczyć dobro. To właśnie u niej, u tej matki gromadzimy się, aby zawierzyć jej wiele naszych spraw, aby tak jak z prawdziwą matką porozmawiać o naszym życiu, o tym, co w nim dobre, ale także o wszystkich jakichś naszych, może nie do końca dobrych stronach. Dlatego te wszystkie nasze intencje złóżmy teraz na ołtarzu Pańskim. Prośmy, jeśli jest taka wola Boga, by je wysłuchał. W tej mszy świętej też będziemy prosili o moc w cierpieniu dla Rafała i umocnienie dla najbliższych, w intencji też pielgrzymów, wszystkich was tutaj w sposób szczególny z diecezji włocławskiej. A rozpoczynając tę mszę świętą, najpierw uznajmy naszą słabość, grzech i prośmy o miłosierdzie Boga. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony, Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie, powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. I chodzi jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać?
Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia zgromadzeni dziś na tej porannej Eucharystii, bywa tak pewnie często też w naszym życiu, że narzekamy. My lubimy w ogóle, nawet może Polacy jeszcze bardziej jesteśmy jakoś na to narzekanie nastawieni. Narzekamy też, że we współczesnym świecie wokół nas jest tak naprawdę mało dobra, że ten świat zmierza ku jakiejś takiej tragicznej przyszłości. Właściwie to nie jest nam łatwo żyć w tym świecie. I wydaje się nam, że co tak naprawdę ja, taki zwykły mały żuczek, mogę zrobić? Przecież to system, to ogół jest wadliwy. Potrzeba jakichś fundamentalnych zmian, żeby ten świat tak naprawdę uczynić takim lepszym. Ale czy przypadkiem, drodzy siostry i bracia, nie zapominamy o tym, co powiedział dzisiaj do nas Jezus? Mówi, Królestwo Boże podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła, włożyła w 3 miary mąki, a wszystko się zakwasiło. Drodzy, gdyby Bóg myślał naszymi kategoriami, podobnie do nas, no to przecież też On nie posłałby swojego Syna, bo no co może zrobić jeden człowiek? Drodzy, myślimy sobie, co może jednostka wobec tego chorego systemu. A tu zobaczmy, a jednak Jezus był takim zaczynem dla świata, który przecież zupełnie wszystko powywracał, zmienił bieg historii i dokonał tego w taki sposób, że no oficjalnie na całym świecie, nie ma gdzie indziej tego odniesienia, ale na całym świecie to odniesienie do Jego narodzenia. Od tego czasu mówimy, że jest ten czas przed narodzeniem Chrystusa albo po narodzeniu Chrystusa, chociaż pewnie politycznie teraz nie do końca, bo lepiej mówić przed naszą erą albo naszej ery. Drodzy, nieważne, ważne jest, że od tego czasu, od narodzin Jezusa Chrystusa liczymy ten świat. I drodzy, Jezus był właśnie takim zaczynem, dlatego nie oglądajmy się na innych, ale podejmijmy też taki trud zmieniania tego świata jako jednostka, i bo przecież mamy do tego odpowiednie predyspozycje, bo Bóg nas wyposażył, żebyśmy ulepszali ten świat, bo jesteśmy dobrymi, mamy pokłady dobra w sobie. I co więcej, On nam w tej drodze tak naprawdę towarzyszy. Tylko musimy jeszcze może bardziej otwierać się na Niego. Może musimy pozwolić Mu też działać w tym naszym życiu. Może ten, tak jak już gdzieś tam wcześniej w naszych rozważaniach mówiliśmy, może musimy Mu nieraz dać porozwalać ten poukładany przez nas świat. Drodzy, po zakończeniu I wojny światowej pewien Amerykanin ustanowił taką nagrodę, że będzie $1 000 000 bodajże, dla tego, kto opracuje taki plan takiego uniwersalnego pokoju. No i oczywiście zgłaszało się mnóstwo projektów, no bo pieniądze były też duże do wygrania. Ponad 22 tysiące takich planów i propozycji wpłynęło. I komisja ta konkursowa bardzo długo i wnikliwie oceniała każdy projekt, który do nich trafił. Były grube buchy, które opracowane były przez specjalistów. Ale przyszedł też jeden taki plan. Był on najkrótszy, najbardziej lapidarnie sformułowany i jednocześnie najbardziej przekonał komisję. A składał się, drodzy, tylko z 2 słów. A mianowicie tekst tego projektu był: przyjmijcie Jezusa. My też
drodzy siostry i bracia, by zaprowadzić pokój najpierw w naszych sercach, w naszych domach, w naszych rodzinach, a później przekładać go na innych. My też przyjmijmy Jezusa. Przyjmijmy go na wzór Maryi, bo nie ma lepszego dla nas wzoru przyjęcia Boga do życia. Na wzór tej, którą przyjechaliśmy tu, by się z nią spotkać, by się wpatrywać w jej matczyne oczy. Bo, drodzy, byśmy to wszystko po to, byśmy stawali się takim zaczynem dobra w tych dzisiejszych czasach, abyśmy mieli siłę i odwagę, żeby zmieniać świat. Także my, jako jednostki. I tego wam i nam tutaj z tej strony ołtarza życzę. Amen. Dobremu Bogu, teraz przedstawmy wszystkie nasze intencje, sprawy, z którymi przybyliśmy dziś w cichości serc. Pomyślmy o tych intencjach i wołajmy o wstawiennictwo Matkę Bożą. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby stawali się zaczynem Królestwa w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ewangelizatorów duchowych i świeckich, aby ich osobista wiara i świadectwo życia pomagały innym przybliżać się do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za powołanych do małżeństwa, aby otrzymali solidne przygotowanie, które pomoże im odpowiedzialnie realizować swoje powołanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli bez sakramentalnego pojednania, ale aby otrzymali Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy mocą przyjmowanych sakramentów stawali się oparciem w wierze dla naszych bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. A prosimy o to wszystko przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, hołd jej śpiesz się nieść. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, hołd jej śpiesz się nieść. Jej to ręce piastowały tego, co ten świat stworzył wielki i wspaniały, syn jej, a nasz brat. Stworzył wielki i wspaniały, syn jej, a nasz brat. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna.
To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki. Amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki. Amen. Alleluja, 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 amen. Alleluja, 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 amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki, amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki, amen. Alleluja,
Alleluja, alleluja, amen. Alleluja, 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 amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz, zawsze, na wieki, amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz, zawsze, na wieki, amen. Alleluja, 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 amen. Alleluja, 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 amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać, drodzy, za tę wspólnotę modlitwy. Oprócz grupy włocławskiej naszej są jeszcze i pielgrzymi z Polski, pojedyncze osoby. Dobrze, że jesteście na Eucharystii, zaczynacie dzień z Panem Jezusem. My już kończymy dzisiaj ostatnia nasza msza święta w tym wyjątkowym miejscu, dlatego zabierzmy to wszystko, te wszystkie myśli, te słowa, które usłyszeliśmy od Matki, ale też i polećmy jej, zawierzmy jej jeszcze raz to wszystko, co ważne w naszym życiu i wspólnie wołajmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech wszystkim nam teraz Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zawitaj, Królowo, Różańca Świętego, jedyna nadziejo człowieka grzesznego. Zawitaj bez mazy, Lijo, Matko Różańcowa, Maryjo, Panno nad Pannami, święta nad świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Zawitaj bez mazy, Lilio, Matko Różańcowa, Maryjo. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie, chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie, chroń nas, Królowo pokoju.